Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala. To kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym zabójcy i jak sami widzicie po tytule zaczynamy weekend epicki na nowym serwerze S40 i na naszej nowej klasie postaci, czyli właśnie na tym zabójcy będziemy sobie cisnąć. Od razu na wstępie zaznaczam, że nagrywam ten odcinek o godzinie 22.20 w tym momencie, 22.18 dokładnie. Dzisiaj jestem od 7 na nogach, o 21.00 wróciłem do domu, więc ledwo co się ogarnąłem, zresztą się wykąpałem przed chwilą, co może być trochę widać po włosach i tak dalej, ale mniejsza z tym, za co też przepraszam od razu z góry, że ten odcinek może nie mieć tyle energii, ile zazwyczaj, bo po prostu jestem już wyrąbany z butów, to po pierwsze, a po drugie jutro wstaję o 6, więc logicznym by było iść teraz po prostu spać, ale stwierdziłem, że nie chcę dzisiaj robić awki na tamtych 160 levelu, gdzie tutaj topka już podjeżdża, albo już ma bardzo dużo osób 200+, więc dobrze by było po prostu dzisiaj chociaż troszkę nadgonić, dlatego też, tak jak mówię, odcinek może nie mieć takiej energii jak zazwyczaj, za co was oczywiście przepraszam z góry. Za poświęcenie moje możecie zostawić kciuka w górę w tym momencie, teraz pod tym odcinkiem. Możecie zasubskrybować dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Możecie wbić na Discorda, możecie wbić na Twitcha, zafollowować na Discordzie, sobie tam pogadać z nami. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Odcinek pewnie wleci w sobotę jakoś tam o 16 standardowo, no ale wiedzcie, że nagrałem go właśnie w piątek wieczorem. No i co? Przebrałem się już tutaj na tym zabójcy. Nie chciałem tego robić na odcinku, bo stwierdziłem, że na odcinku wyjdzie mi o wiele dłużej. Zajęło mi to dosłownie, nie wiem, 10 minut, wydałem około 1000 grzybów na to przebieranie, więc nie tak źle, biorąc pod uwagę, że znaleźliśmy tutaj dwie bronie dość fajne. Zobaczcie, to są bronie na 3 statystyki, ten rozrzucik nie jest jakiś taki wybitny, ten po prawej stronie za to jest bardzo fajny, no i generalnie cała reszta itemków jest właśnie na 3 staty, wszystko poubierane, wszystko myślę, że tak jak ma być, tak jest i tak jak mówię, około 1000 grzybów i około 10 minut roboty i po prostu zostało to wykonane. I chyba bez zbędnego przedłużania nie będę wam tutaj nic pokazywał, co się pozmieniało, no bo wiadomo, za wiele się nie zmieniło od praktycznie wczoraj, bo chyba wczoraj nagrywałem dla was odcinek, to dużo się nie zmieniło, dzisiaj się skupiamy tylko i wyłącznie na lochach. Zrobimy może jakieś takie podsumowanie tego serwera jakoś w poniedziałek albo we wtorek, bo jeszcze tu na pewno niektórzy poklikają, jeszcze jakoś coś tam się zmieni w tej topce, jakoś to będzie inaczej wyglądać, więc jakieś tam podsumowanko i skupimy się na innych po prostu graczach na dniach, nie? Na tygodniu, w przyszłym tygodniu po prostu. Dzisiaj się skupiamy tylko i wyłącznie na nas i myślę, że zaczynamy. Tak jak mówię, wszystko tutaj w miarę fajny pancerz ma, wszystko na 3 statystyki i myślę, że przez lożki będziemy szli po prostu jak przecinak. Czy ja mam coś dla was zapisanego? Bo to w sumie mnie zastanawia, to jest ta dama z brodą? Nie, to jest to wszystko, co zrobiliśmy na poprzednim odcinku właśnie z tego S40. Lecimy, tak jak mówię, mogę coś tam się mylić, mogę coś, ale już mi dzisiaj umysł nie pracuje trzeźwo, w sensie trzeźwo, świeżo bardziej, bo trzeźwy jestem jak najbardziej, więc po prostu za to was przepraszam. No ale dobra, lecimy, tu zrobiliśmy w ogóle misję dnia, co ciekawe, od razu, no i zaczynamy od stukniętego żonglera, który powinien baść dosłownie w chwilkę. Jaki jest dzisiaj cel? No chciałbym wbić 200 level, nie wiem czy mi się to uda. Na razie będziemy odkładać na bok te epiki, jakie nam polecą, może jak zamknę ten cyrk, nie będę tu jakoś bardzo mocno klikał, żeby się nie bugowało. Dokładnie tak to wygląda w tym momencie, ze świeżymi itemkami, no to jest dosłownie kwestia kilku grzybów i te lożki padają. No i już mamy 170 level. Tak jak mówię, na dzisiejszy cel to jest właśnie dobicie 200. Czy to się uda, nie mam pojęcia, no ale jestem dobrej myśli. Może jeszcze sobie zmienimy jakieś bronie. Teraz mamy maga, zobaczcie, ale jeszcze powinniśmy mu dać radę mimo wszystko. Jeszcze to powinno jakoś sprawnie pójść. Nie kopałem na razie nowych gemów, tyle ile mi tam wypadło samo z siebie, powiedzmy, no to mam założone. Będę je kopał, gdy będę próbował klucz do Esterosu zdobyć. On jest bodajże od 200 poziomu. Można go wykopać, no i dzięki temu też jakieś gemiki może polecą. No i oczywiście pamiętamy, że pierwszych dwóch w Esterosie pada bardzo, ale to bardzo łatwo. Co za tym idzie? Dobra, udało się. Co za tym idzie? Sami pewnie wiecie, że no wiadomo, przy okazji, a pierwszych dwóch da nam na pewno tam jakieś ze 2 albo 3 levele, więc to też jest git. Dobra, mamy jakąś broń. No bronie już nam dają plus 18. Niestety na wszystkie cechy, no i rozrzut jest tragiczny, więc na razie obejdziemy się smakiem. Madame Mystique, zobaczcie, że już jakiś tam opór, można powiedzieć, że stawiała. Tu mi się wszystko nagrywa, jeszcze sprawdzę. Wszystko jest, dźwięk jest i tak dalej. Dobra, jest git. I co? I kończymy ten cyrk grozy klaunem, morderczym klaunem Adolfikiem, który jest wojownikiem, nawet tak nam się ładnie zrymowało i raczej też bez większych problemów powinniśmy tego klauna sobie właśnie pokonać. No level już wbiliśmy 11, gdzie tak naprawdę no, są dopiero pierwsze
w tym momencie już 16, pierwsze 3 minuty odcinka, no ale dobra, git, tu nam poleciały znowu jakieś rękawice, to na razie wszystko niech będzie sobie do kibelka na spokojnie leżało, no i cyrk grozy mamy zamknięty, lecimy teraz do piekła i będziemy to mniej więcej robić tak samo. Teraz mamy potępioną duszę, która jest magiem, co ciekawe, i z tego co pamiętam chyba pierwszy i trzeci w tym piekle to jest mag, i właśnie tak się zastanawiam, czy nam się opłaca, nie opłacałoby się nam chociaż jakiś broni znowu epickich poszukać, ewentualnie może, na pewno golda muszę wydać, bo tego golda mam sporo mimo wszystko, więc dobrze by było go tu wrzucić statystyki, chociaż dużo statystyk z tego nie będzie, ja sobie tak z bańkę zostawię jeszcze właśnie po to, żeby ewentualnie jakichś itemków jeszcze poszukać, no bo tych leveli wbiliśmy sporo, no to na pewno też... Dobra, już tu w sumie przesadziłem, to na pewno też będziemy w stanie jakieś o wiele fajniejsze bronie znaleźć. No zobaczcie, bronie mi już dałem plus 32, to jest to, o czym mówiłem. No i teraz tak, ja może powinienem to zrobić wcześniej, ale zapomniałem totalnie o tym. Odpalimy sobie może SF Toolsy tak na szybko i zobaczę po prostu, ile mam procent szans na tego maga. Jeżeli procenty są jakieś fajne, to jeszcze spróbujemy go docisnąć, a jeżeli nie, no to myślę, że warto poszukać broni i przy okazji, jak coś tam nam zbrojowni wyleci ciekawego, no to po prostu wymienić. Bo no mówię, tyle tych leveli już biliśmy w tą dosłownie chwilę, że na pewno bronie za sami widzicie, że dają dużo średnich, no i generalnie itemki też będą dawały dużo średnich. Dobra, tu mnie wylogowało i sprawdźmy teraz tak, tutaj jest nasz assassin, no i dobra, okej, okay, mam na wieżę już mam prawie 2%, na tą duszę mam 0,50%, no to to jest w sumie nie tak źle i w ogóle mam na strefę mroku też już możemy zacząć klikać, jest jeszcze tornado, jest po prostu od groma tych lochów, które w tym momencie możemy ruszyć, ale dobra, skupiamy się oczywiście na priorytetem naszym jest to, co nam daje najwięcej expa, czyli właśnie w tym momencie jest to to piekło. Jeżeli tą duszę pokonamy, to potem będzie chyba wojownik, albo generalnie, no w każdym razie nie mag, którego również powinniśmy pokonać i chyba później jak będzie kolejny mag, tak mi się wydaje, nie jestem pewien, czy to tak, taka jest kolejność, no to wtedy już na pewno będziemy musieli tych itemków jakichś lepszych poszukać, no bo już wiadomo, że po prostu będziemy no za stare już mieli te itemy, nie? Właśnie tak to wygląda, jeżeli chodzi o wbijanie 200 poziomu w 3 dni, tylko że no wtedy wiadomo, również się tak przebieramy co chwilę, wtedy chyba nawet częściej się trzeba przebierać, no bo wiadomo, że po 3 dniach serwera nie mamy jakiejś tam dużej ilości tych wszystkich statystyk i tego wszystkiego skupili, więc no trzeba się przebierać zdecydowanie częściej, no ale mniej więcej tak to właśnie wygląda, że się klika, potem się przebiera, potem się znowu klika i tak w kółko. Zresztą kto oglądał film jak wbić tam 200 poziom w 3 dni, ten wie. Dobra, no i zobaczmy, czy ta dusza nam padnie. Padła, super, mamy prawie 180 level. Czy ja tu w ogóle to zapisuję? Wszystko mam zapisane z tego co widzę, więc jest git. Lecimy dalej, teraz mamy okej, wściekła dusza, to też jest mag. Dobra, no to nie. To cofam to co powiedziałem, może dobijemy 180 level jakimś tornadem, bo to nie powinno być wcale jakieś bardzo trudne, dokładnie, żeby już był okrągły. No i lecimy z szukaniem kolejnych itemków. Mamy jakąś klatę na 3 cechy, no to bardzo nas to nie jara. No wiadomo, ciężko będzie znaleźć, żeby to były bronie i to fajne bronie. Może nawet na wszystkie staty weźmiemy, bo w tym momencie i tak to dużej różnicy nie robi. Chociaż zobaczcie, jest broń na 3 staty i rozrzutu nie ma wybitnego, ale możemy ją na lewe miejsce jak najbardziej tutaj wrzucić. No i teraz jeszcze przydałoby się na prawe miejsce z jakimś fajniejszym rozrzutem. No to już itemki dają po 20 statystyk. To jest dość sporo na tym etapie. Na, normalnie bym na jakimś tam, nie wiem, 400 plus tego nie wymieniał, no ale na tym etapie te 20 statystyk robi robotę, więc zdecydowanie sobie przytulimy, tutaj mamy znowu rękawice jakieś, no i no mówię, no teraz mamy szukanie broni, to jest czapeczka, ale na wszystkie staty niestety, teraz przy okazji szukania broni wymienimy to, co nam będzie leciało po prostu mocniejsze na 3 staty, tu jakieś buty, ale niestety na wszystkie staty, lecimy dalej, mamy jakąś klatę znowu na wszystkie staty, tego goldzika troszkę nam się znowu się tutaj uzbierało, w sumie to się zastanawiam, czy może nawet nie ruszyć trochę tego tornada, żeby jakieś levele wbić, tylko to już jak zmienię te bronie, chyba że tam bardzo długo nie będzie leciała żadna broń fajna, to może po prostu ruszę to tornado, żeby tych statystyk znowu sobie troszkę podbić i wtedy polecimy na to piekło dalej. Tu zobaczcie, plus 18, ale tracimy pancerz, to może nie, może nam jeszcze coś fajniejszego poleci. Znowu paseczek, bardzo dużo mi leciało jak się przebierałem wcześniej przed odcinkiem, bardzo dużo mi leciało takich itemków jak paski i chyba bardzo dużo mi leciało klat albo rękawic, coś takiego, były dwa takie itemy, które praktycznie co chwilę nam dropiły, no ale my najbardziej chcemy broń. No i to jest właśnie ten minus, że zobaczcie, gdybyśmy grali jakąś inną klasą, no to już w teorii można by powiedzieć, że broń mamy zmienioną, rozrzut nie jest jakiś tam wybitny, ale jest w miarę git, tu znowu pancerza tracimy, to może nie będę wymieniał i byśmy mogli lecieć dalej, no a tu zobaczcie, że
Teraz się musimy posiłkować tym, żeby nam ta druga broń poleciała. To jest właśnie w tym zabójcy problematyczne, no ale trudno. To co poruszałem ostatnio, temat dlaczego zabójca ma większe obrażenia od tam jakiegoś na przykład zwiadowcy i dzięki temu jest lepszy. Powiedziałem, że po prostu tak jest, że on ma większe obrażenia. Zapomniałem wam powiedzieć, w sensie ja sam nie pamiętałem o co tam dokładnie chodziło. Turor mi napisał w komentarzu pod tamtym odcinkiem, że chodzi o czar od wiedźmy. Czar od wiedźmy, który daje takiemu zabójcy chyba 10%, gdzie o, to w sumie możemy wziąć, bo to mi się do klasera przyda. No więc niech będzie, zaliczyło mi w ogóle, o dobra, teraz zaliczyło. No i co, i po prostu od razu to rozmontujemy, bo i tak nam się bardzo nie przyda, no ale do klaserka jest. Że właśnie czar od wiedźmy daje normalnie 5% obrażeń, a takiemu zabójcy daje 10%. I to sprawia, że on jest właśnie mocniejszy. Czy tak jest, czy też tak nie jest, zobaczymy, sprawdzimy. Może coś w tym faktycznie być, dużo osób tak mówi. No ale mówię, no to szukanie dwóch broni jest naprawdę problematyczne. Lecimy tutaj dalej, może jeszcze po... jest broń, o kurde, zobaczcie, w ogóle co ciekawe, broń zabójcy przez to, że właśnie ma dwie bronie, to kosztuje 7 grzybów zamiast 15, ale patrzcie jaki to jest rozrzut, no to jest coś pięknego, plus 20 statystyk, no wow, tego szukaliśmy, to było właśnie nam potrzebne, robimy odzysk klejnotu, pyk pyk, no i co, i czy ja robię to co miałem robić, chyba tak, chyba sobie, tylko właśnie to jest problem też, że ja mam tutaj bardzo mało miejsca w EQ, bo sobie zostawiam te epiki, żeby je wrzucać do kibla, przez co będę musiał wszystko co mi tu poleci sobie od razu sprzedawać, no ale trudno, to tak jak mówiłem już ostatnio nie są jakieś bardzo drogie itemki. Setne tornado przebite, zobaczcie, i mamy zaraz 181 level, super, lecimy dalej, znowu jakiś itemek, dzisiaj wiedźma chce te trinkety, więc jak najbardziej nam się przydadzą, no i lecimy sobie tutaj powolutku dalej, no bardzo ładnie to idzie, zaraz znowu 182 level, no i właśnie to jest to co wszyscy lubią, przebierzesz się i no, dosłownie lecisz jak burza, no a niestety w późniejszym etapie gry, przez co właśnie dużo osób kończy tą grę, wygląda to tak, że no ten level wbijasz bardzo rzadko. Tutaj patrzcie, no już wbiliśmy w tym momencie, mieliśmy chyba 163, czyli w tym momencie już wbiliśmy blisko 20 leveli, no nie? Gdzie w późniejszym etapie no nie ma opcji czegoś takiego zrobić, jeżeli się gra tam nie zapisując żadnych lochów ani nic takiego, więc no właśnie przez to dużo ludzi tą gierkę olewa, bo ten early jest taki bardzo szybki i przyjemny jak widzicie, no bo sami zobaczcie jak nam to pięknie idzie, no a tutaj jeżeli chodzi o późniejsze etapy, no to jest już no dla wielu osób nuda. Tragiczne mam te włosy widzę, no ale tak jak mówię, dopiero co umyłem, jeszcze ja mam włosy chcąc nie chcąc kręcone, więc niestety jak one mi tutaj zaczną jeszcze schnąć teraz niedługo, to będzie w ogóle tragedia, się staną no tragiczne, ale nie ja tu jestem najważniejszy, najważniejszy odcinek jest, najważniejszy jest Shakes i przypominam o zostawieniu tego kciuka w górę, no bo będzie mi bardzo miło jak zobaczy, że moje nazwijmy to starania i to, że nie poszedłem spać, mimo że wstaję już w tym momencie za 7,5 godziny, gdzie pewnie położy się koło 12 koniec końców, że to nie pójdzie na marne. Dobra, tutaj sobie dobijemy do 1050, no i teraz możemy lecieć w znowu zręczność. Tego golda mamy bardzo, bardzo dużo, jak widzicie poleciało nam z tego tornada, z tych itemów i z tego wszystkiego, więc sobie dobijemy tutaj do 1100, teraz możemy tutaj też dobić do 1100 i może jeszcze w jakąś inteligencję wrzucimy, wiecie, może to nam się przydać na jakichś magów i tego typu gagatków, no bo jednak mimo wszystko dobra, tutaj mamy 1105 niech będzie, albo dobra 1110 i tu sobie dobijemy te 1110, żeby było równiutko, no i możemy dobić 200 w inteligencję zawsze, myślę, że coś, tak jak mówię, na tych magów to nam delikatnie pomoże. Dobra, ciśniemy tutaj nie za dużo, żeby też nie przesadzić, ale myślę, że troszeczkę jak najbardziej się przyda. Zobaczmy jak będziemy mieli 600, to ile to będzie w podstawie w tym momencie, 577, dobra, to dobijemy po prostu 600 podstawy, zrobimy to tak, cyk, no i już powinno być 600, no i niech będzie tej siły, to nie jest jakieś tam bardzo, bardzo drogie, więc powiedzmy, że również sobie dobijemy tej siłki, tylko tak, teraz mamy 482, to jeszcze troszkę przycisnę, żeby też, tak jak mówię, nie przesadzić, no i może znowu około bańkę zostawimy na jakieś ewentualnie jeszcze szukanie czegoś, chociaż nie wiem, czy jeszcze czegoś będziemy szukać, ale no zobaczymy, jak to będzie szło. Z tego, co pamiętam, no w sumie nie chcę zgadywać, bo widzicie, już mówiłem, że trzeci to jest mag w tym piekle, a się okazało, że pierwszy i drugi to są magowie, no ale lecimy, po prostu lecimy, nie ma co się zastanawiać, teraz
teraz ta wściekła dusza powinna nam paść o wiele szybciej, niż by to było ze starymi brońmi. Nawet mi się wydaje, że ze starymi może nawet nie byłoby na nią za bardzo szans. Teraz jeszcze zrobiliśmy tych tornad, więc też dużo statystyk wpadło. Aha, ja w końcu nie wrzuciłem tego 600 tysięcy w tą zręczność, więc możemy to zrobić, żeby już było takie, powiedzmy, na tip-top. Jeszcze 25 statystyk wleciało. No i lecimy z tą duszą. Lecimy, zobaczymy jak to pójdzie. Tam było, no teraz to w sumie spamuje, więc jakby się zbugowało, no to trudno. No ale zobaczmy jak tu nam pójdzie. Już któryś raz rzędu była bardzo bliska próba, gdzie naprawdę zostało jej bardzo, bardzo malutko HP, co jest dobrym, takim można powiedzieć, dobrym prognostykiem, powiedzmy, na to, że właśnie ta dusza nam padnie. No ale i tak spodziewałem się, że szybciej to będzie, biorąc pod uwagę, że bronie nam, zwłaszcza ta druga broń, poleciała nam po prostu cudna i można powiedzieć, że idealna. Raczej ciężko by było, no w sensie wiadomo, nie? Broń wymarzona, można by powiedzieć. No ale okej, klikamy tą duszę, no bo co możemy innego poczynić? Jak tą dusza nam padnie, dokładnie padła, no to już później wydaje mi się, że będzie z górki. Mamy jakieś buciki, no i właśnie to jest to, że ja teraz muszę rozmontowywać te itemki. Mamy 15 rozmontowań dzisiaj, więc to nie przeszkadza za bardzo. No i lecimy dalej. No zobaczcie, jak mag nam padł, to nam padł za jednego grzyba kolejny. Jak to wszystko wygląda? Tu jest cyk, całą resztę sobie odstawiamy na później. No i teraz mamy męczy duszę. Męczy dusza jest zwiadowcą i też powinien raczej paść szybko, no bo to jest zwiadowca, nie? Więc sami wiemy, jak to po prostu z nim wygląda. Kwestia uników, no i dobra, i mamy 190 level. Jakieś rękawice to od razu je dajemy do sprzedania. No i dalej, teraz mamy kolejnego maga, zlepek potępionych dusz. No i czy ten mag nam padnie? Może zamiast klikać bez sensu, ja tu już raczej nie będę się przebierał, no bo mija się to totalnie z celem, bo po prostu, poczekajcie, odpalę sobie SF Toolsy, no bo zobaczymy, nie? Jeżeli znowu będzie tam 0,50% w górę, no to jak najbardziej będziemy to klikać, a jak nie, no to może coś tam jeszcze kombinuję, żeby te szanse na pokonanie tego magusia nam zwiększyć. No i dobra, teraz nas pewnie wyloguje, zczytało mi postać 22.34, od razu wam mogę powiedzieć. No i cyk, level 100... O kurde, 0,30%, 190 oczywiście, chciałem powiedzieć. Ale okej, wiecie co, zrobimy teraz tak, teraz sobie może zaczniemy cisnąć wieżę, bo ta wieża nam powinna padać w miarę szybko. Od razu będziemy tu ubierać pachołków. Póki co to są takie rzeczy, wiecie, śmieciowe, żeby po prostu były. Z tej wieży dostaniemy na pewno golda, chociaż tu widzę, że myślałem, że pójdzie chociaż 10 tych wież, a tu wygląda na to, że za bardzo nie, że już na drugim się zablokujemy. Dobra, no to chyba musimy iść w to tornado, tak jak zrobiłem wcześniej. To tornado sobie poklikamy, zwiększymy tu statystyki, no i polecimy po prostu ten zlepek potępionych dusz dalej próbować. Myślałem, że bardziej, że lepiej to tak pójdzie z marszu, mnie. Te, o, dziennik znam wpadł przy okazji, dzięki wielkie. Statystyki się jak najbardziej przydadzą kolejne. Myślałem, że tych wież więcej zrobimy, ale to jest jeszcze chyba za mały level. Na takim 200 plus już te wieże będą fajniej szły. No a w tym momencie nie jest to wcale takie proste. Dobra, kolejna rzecz, którą sprzedajemy. No i mamy meduzę. Meduzę mroku. Meduza mroku, która jest magiem, ale również nam szybko padła. No i lecimy dalej. Teraz mamy dziadzio mroza. Dziadzio mroz to jest wojownik. No ale zobaczcie, no tutaj też już taki opór jest stawiany. Nie pamiętam w tym momencie już na którym levelu zmieniałem. Chyba na 180 zmieniliśmy, nie? Czyli znowu 10 leveli nam wpadło, więc znowu te bronie na pewno by nam jakieś fajne leciały. No ale nie ma co. Myślę, że jesteśmy na tak ubrani, że mimo wszystko, zresztą no 0,30% to wbrew pozorom nie jest wcale tak mała. Jak jeszcze tutaj do ładujemy troszkę statystyk, no to na pewno będzie to przyjemnie padało, mam nadzieję, dalej, jeżeli chodzi właśnie o to piekło. Ok, teraz mamy lisowilka. Lisowik to jest kolejny mag. No póki co wygląda to tak, jakby to były jakieś bloki. 191 level. Lecimy dalej, mamy głębiona. Kolejny mag niestety. Bardzo niefartownie dla nas. No i właśnie tutaj jest ta dominacja berserka, nie? Bo my z każdym magiem, zobaczcie, że się męczymy, że zajmuje nam to troszeczkę czasu, żeby dalej to cisnąć. No a tutaj dla berserka mag to jest po prostu tego droga przez... droga usłana różami, można by powiedzieć. Jakim ostatnio na odcinkach mądre jakieś powiedzonka czy tego typu rzeczy wpadają do głowy, nie mam pojęcia czemu. No ale tak jak mówię, no dla po prostu ci magowie, dla berserka, no to jest tego. No a niestety my tutaj musimy główkować i się męczyć.
wrócić. Dobra, mamy zielonego T-Rexa, znowu maga niestety, znowu można powiedzieć, że jakaś tam delikatna blokada. No i my czy my tego zielonego T-Rexa jesteśmy w stanie kliknąć, czy może na razie sobie damy spokój. Mamy 191 level, 272 on ma level za to, zielony T-Rex, tam było kilka bliskich prób, tylko właśnie czy jest sens to klikać, nie? No bo tak, o dobra, padło, do mniejsza z tym. Teraz mamy jakiegoś wojownika, to jest w ogóle złośliwa smarkula, okej. No tu wygląda na to, że to tornado już nie będzie wcale tak łatwo szło. Fajnie, no teraz padło. Fajnie to szło przez moment, ale w tym momencie już jest o wiele ciężej. Teraz mamy orka, orek to jest kolejny mag. Dobra, wiecie co, damy sobie spokój. Na razie wrzucimy tutaj jeszcze, żeby mieć 1200 podstawy, jeżeli chodzi o tą zręczność. Cyk, cyk, cyk. Mamy 1200. Wrzucimy jeszcze troszkę HP, żeby znowu sobie tak z bańkę standardowo zostawić na ewentualne przebieranie. W sumie to i my tego szczęścia nie mamy za dużo. W tym momencie zrobimy tak, niech będzie. No i co? Co my tu jeszcze możemy kliknąć? Możemy kliknąć zjawy. Od razu nam, zobaczcie, wskoczyło jakieś tam, to jak najbardziej możemy tu wziąć, to sobie rozmontujemy, bo i tak nie mamy miejsca. Od razu nam wskoczyło osiągnięcie, teraz kolejny będzie padać. No to raczej będzie łatwe do ubijania. Tu na 3 staty jak najbardziej weźmiemy. Tu mam jakieś śmieciowe itemki, żeby one sobie po prostu były. No ale w tym momencie to po prostu zakładamy co jest, żeby to jakoś łatwiej nam poszło. Może później ewentualnie tu w sumie z dziurą to weźmiemy, jakby nam jakiś kryształ poleciał, chociaż ta Kunegunda będzie na samym końcu te kryształy dostawać niestety. O, 192 level w ogóle dobiliśmy na samym końcu, dlatego że będą wszystkie dobre lecieć dla nas, nie? To jest właśnie ten minus, że tą klasą, którą gramy, gdzie Kunegunda no jest w sumie ważna, nie? Jeżeli chodzi o, to w sumie my bijemy bez broni, nie? To też jest niezbyt mądre dla tak naprawdę. Tu jest coś dla wojownika, poczekajcie sekundę, bo troszeczkę chaos się robi. Tu mamy dla wojownika, to możemy sobie ewentualnie rozmontować, niech to pójdzie tak, cyk, cyk. Tu mamy jakąś broń, dobrze by było to wrzucić do kibla po prostu, żeby tylko było dla Kunegundy broń, dobrze by było zrobić. No i tutaj jakby nam poleciało dla maga, dokładnie dla maga nam poleciało, no bo bić samymi łapkami nie jest to najinteligentniejsze i myślę, że teraz jak mają bronie, nie są one jakieś wybitne, no ale grunt, że są, no to nam poleci to dalej. Mamy coś dla zwiadowcy, bardzo dobry itemek tu w ogóle z gemikiem. To ten gemik w sumie możemy odzyskać i niech będzie, że wrzucimy jej tutaj. To jest jeszcze ze starej kopalni, no ale niech będzie. Kolejny wojownik padł bardzo, bardzo łatwo. Nie jest to za dużo expa, ale zawsze coś. Mamy hełmik dla naszego wojownika. No i mamy też kolejnego maga, szamana Woodu tym razem. No i zobaczmy, czy to nam pójdzie jakoś w miarę. Już możemy w sumie klucz do drugiego lochu tutaj w tej strefie mroku dropić, więc to też jest jak najbardziej git. No ale okej, poczekajcie, skoro jest troszkę się tu wzmocniliśmy, to może teraz by ta wieża nam zaczęła padać. Dokładnie, mamy jakiś hełmik dla maga. Lecimy dalej, kolejny itemek. Teraz mamy, no powiedzmy, że git, bo to sobie możemy rzucić do kociołka. Lecimy dalej, teraz mamy misia. Ten misiu padł. Znowu coś dla maga, zobaczcie, bardzo dobry itemek, to od razu rozmontujemy. Dobrze, że jest te 15 rozmontowań na takie właśnie momenty jak teraz, to jest bardzo przydatne. Znowu dla maga, kurde, troszeczkę lepsze, więc niech będzie, założymy. No i lecimy dalej, no dobrze by było też inne klasy ubrać, aniżeli tylko maga. Teraz mamy wróżkę zębuszkę, która jest magiem, no właśnie cały czas tutaj zobaczcie, że wszędzie dosłownie się na tych nieszczęsnych magach niestety blokujemy. No ile można powiedzieć, że teraz w ogóle jakieś bloki są. No ale dobra, wróżka zębuszka również powinna nam paść, cyk. Mamy dla Barbara fajne rękawice, to dajemy od razu do rozmontowania. Ja tu tego kryształu mam dużo oczywiście z pakietów, więc teraz w sumie to by mi się bardziej metal przydał, aniżeli kryształ. No ale metalu w późniejszej etapie gry będziemy mieli aż zanadto. Tu w ogóle z dziurą, minus 6, dużo pancerza, ale z dziurą jest to niech będzie, nie trzeba będzie robić tam w przyszłości ewentualnie. No i dobra, i lecimy dalej. Teraz mamy upierzonego skubańca, który również jest niestety dla nas magiem. No i zobaczmy, czy tego skubańca jesteśmy w stanie kliknąć. No to właśnie było trochę głupie z mojej strony, że próbowałem tą wieżę klikać nie mając nawet tak naprawdę broni na tych naszych pachołkach, tylko oni bili z pięści. No ale zobaczcie, że te bronie też nam jakoś tam wcale dużo nie dały. No ale dobra, może tego jeszcze by się udało kliknąć. Byłoby na pewno bardzo, bardzo miło. I pamiętamy, że cały czas z tyłu głowy mamy to piekło, które chcemy jak najbardziej pocisnąć jeszcze dzisiaj. Golda nam się troszkę uzbierało, więc wrzucamy. To jest wszystko robione po to, żeby właśnie tą naszą postać wzmocnić. To wszystko na spokojnie sobie jeszcze poklikamy. 1200. Możemy jeszcze troszkę w zręczność wrzucić, cyk. No i okej. Czy my damy radę jeszcze tutaj kliknąć, czy niestety nie? Zobaczmy, jak to pójdzie. Może sobie wrócimy tu do tego. Teraz mamy tego szamana Woodu. Troszkę ci pachołkowie zostali
zostali ubrani dzięki tej wieży, więc może ten szaman łudu teraz by padł. No a jeżeli nie, no to chyba lecimy sobie po prostu na spokojnie do tego piekła i lecimy dalej. 200 plus chcę dzisiaj wbić, taki jest cel. Brakuje nam 8 leveli, tam jeszcze mamy dużo do kliknięcia w tym piekle, więc myślę, że bez większych problemów powinno to siąść. No ale ten szaman łudu, zobaczcie, nie chce nam paść niestety. Więc dobra, na razie się może wstrzymamy. Ja jeszcze raz sobie przeskanuję postać na spokojnie. Tylko, że tak, zrobimy to dokładnie tu. Sorki za to skanowanie, no ale wiecie, chcę wiedzieć mniej więcej, na czym stoję. Czy te procenty, które pozyskaliśmy z tych statystyk, faktycznie wpłynęły, w sensie procenty, statystyki faktycznie wpłynęły na to, że tych procentów mamy więcej na tego, na tę duszę nieszczęsną. Tutaj mamy cyk 0,48%, no było 0,30. Dobra, to chyba nie ma co się zastanawiać, tylko po prostu ją klikamy. Mam nadzieję, że wpadnie w miarę szybko, no bo to jest to, co nam daje w tym momencie najwięcej levela, więc nie ma co tutaj się, tak jak mówię, zastanawiać ani tam myśleć, tylko lecimy. To jest dopiero piąty przeciwnik, jak widzicie, wszyscy przeciwnicy dają nam około 2 levele za pokonanie, czy to w cyrku grozy, czy tam nawet czasem 3 wlecą, więc no tutaj droga do 200 plus jest naprawdę bardzo prosta, tylko pokonać tego maga. To jest chyba, nie jestem pewien, ale mam taką nadzieję, ostatni mag, jeżeli chodzi właśnie o to piekło, więc liczę, że po prostu jak już jego pokonamy, to piekło później z marszu zrobimy sobie po prostu tago. Fajnie jakby nam też jakiś epik wypadł, najlepiej jakaś broń epicka oczywiście, byłoby bardzo miło, no bo wiadomo, że ulepszyłoby to troszeczkę postać. No mamy 0,50% w zaokrągleniu, więc w zasadzie tyle, ile mieliśmy na tamtego maga w cyrku grozy. Chyba, nie, to było już piekło, to był chyba drugi w piekle, więc w sumie mniej więcej tyle samo, także no powinien on paść w miarę tutaj szybko. No i co? Tak to wygląda to ekspienie na starcie serwerów. Przeważnie tak robią właśnie, że pierwszy weekend, no to są wiadomo 4 razy event, jak to na każdym nowym serwerze. Natomiast kolejny to jest znowu weekend epicki, żeby właśnie ludzie mogli mniej więcej taki progres robić. No przyjemne to jest, no nie ma co ukrywać. Wszyscy się tak emocjonują tymi startami serwerów, a później jak już wchodzi ten etap, powiedzmy 350+, no to niestety już dużo ludzi odpuszcza grę, albo po prostu przestaje tak jakby się bardzo emocjonować tą grą, no bo no nie zrobimy takiego rusha na wyższym levelu, to jest to, co ja już mówiłem wcześniej, no ale dobra, mniejsza z tym, no nie chce nam ta dusza paść, mimo że procenty nie są wcale takie złe. Myślę, co ja tutaj jeszcze, no na pewno bym mógł bronię zmienić, no ale teraz znaleźć dobrą broń to i możemy szukać i szukać, więc nie wiem, czy to się delikatnie mówiąc nie mija z celem. Czy ja w ogóle jestem w stanie portal do piekieł zrobić? Chyba nie. Tutaj te wieże mi za dużo nie dadzą. To też mi w sumie za dużo nie da. No musimy ją klikać. Wydaje mi się, że nie ma wyjścia, że po prostu musimy ją klikać, no i tyle. No bo nie ma bardzo. No wycisnęliśmy trochę golda z wieży, wycisnęliśmy trochę golda z tornada, wzmocniliśmy te nasze statystyki, więc w tym momencie no już ciężko tutaj cokolwiek innego wymyślić. Tylko po prostu ten zlepek potępionych dusz musimy przeklikać i tyle. Jeżeli by była not possible, no to wiadomo, zupełnie inaczej by to było, ale że jest tam jakiś procent szans i to wcale nie taki mały, no to myślę, że możemy jak najbardziej ją zrobić. Jest to trochę takie irytujące, bym powiedział, że ona nie chce paść, no bo blokuje nam te kolejne levele, kolejne progresy, powiedzmy, no ale próbujemy, nie? Próbujemy, zobaczymy, co z tego dobrego wyjdzie. Jeżeli chodzi w ogóle o tutaj topkę, no to ja bardzo się nie chcę wypowiadać, bo tak jak mówię, zrobię to w osobnym odcinku z tego S40, ale widziałem, że na przykład Turor już miał runy, już miał chyba 2% na broni, oprócz tego, dobra, udało się pokonać, oprócz tego już sobie ogarnął PZ na 1% i właśnie w sumie ciekaw jestem, nie wiem, czy to Turor ogląda, czy też nie, o, tu w ogóle ma jakiś pierścionek dla nas, nie wiem, czy Turor to ogląda, czy nie, czy kupował jakiegoś skipa 7-dniowego, bo ja póki co tutaj, no jak widzicie, teraz mam prawie 600 run, jeżeli bym zrobił reset, natomiast ja żadnego skipa nie kupowałem, no jak wiemy, od 1000 run lecą nam te pierwsze po prostu itemki z runami, nie? Dobra, poczekajcie, tutaj mamy ten loszek, tu jakieś wieże, ale nie będziemy tego oglądać, bo to jest dość nudne, no i okej, teraz mamy biczownika, biczownik, wojownik, myślę, że powinien w miarę łatwo nam tutaj paść, przynajmniej mam taką nadzieję, no jak maga nam się udało przeklikać, to i tego biczownika powinniśmy przeklikać, ale zobaczcie, że stawiają opór, no to już jest ten moment, gdzie wypadałoby po prostu tą broń wymienić. Z tym, że czy ja chcę to robić, no dobra, jeszcze go chwilkę poklikamy, zobaczymy, jak to pójdzie, no bo szczerze mówiąc, wy tego nie widzicie, ale już powolutku, dobra, udało się pokonać, powolutku nam się kończą grzybki, więc jeżeli chodzi o szukanie broni, no to teraz może to nie być zbyt rozsądne,
więc myślę, że po prostu jeszcze musimy na oparach tych starych broni pojechać i może jeszcze ewentualnie, dobra, 199, może jeszcze uda nam się na przykład w niedzielę wymienić to EQ na kolejne nowe. Tu nam niestety żadne itemki nie chcą lecieć epickie, więc to też jest minus dość duży. Dobra, siedzi, zobaczcie, ten biczownik stawiał dość duży opór, a tutaj kolejni poszli bardzo łatwiutko. No i mamy 202 level, to już jest super osiągnięcie. 202 level po 8 dniach serwera, chyba git, nie? Chyba git. Wiadomo, ludzie to robią w 3 dni, ale w 8 dni też nie jest wcale tak źle. Dobra, teraz mamy adwokata diabła, to jest 9/10 i 10/10 to jest również wojownik, więc chyba nie ma już co w ogóle szukać itemów ani nic. Chyba musimy już tylko i wyłącznie polegać na tym, że ten adwokat diabła nam padnie, że kolejny wojownik nam również padnie dzięki naszym unikom i w zasadzie tyle. I myślę, że będziemy kończyć, ten odcinek wyjdzie ponad pół godziny, czyli no dużo. Mam nadzieję, że kontencik wam się jak najbardziej spodoba. Cel w zasadzie już został wykonany, bo ten 200 level wbity. Ja tak myślałem, że właśnie zamykając piekło mamy około 200, nawet mamy większy, bo to będzie gdzieś około 200, wydaje mi się, że chyba 6, 7, coś takiego, jeżeli nam się uda zamknąć po prostu. Dobra, mamy 200, no to nie, 206 chyba, chociaż ponad połowę mamy, no zaraz zobaczymy. Tu mamy kolejny itemek, ale go sprzedamy. Mamy znowu dużo golda, którego możemy wrzucić w statystyki, to jeszcze nam pomoże, żeby zamknąć ten kolejny loszek. 1251, teraz tu możemy w HP, przebiliśmy 5 milionów swoją drogą, 1226 w tym momencie, no w sumie to już wydamy całego, zobaczy, idealnie na równi mamy to i to. No i mamy ostatniego bossa, czyli Belzebossa, bardzo, bardzo, dobra, tutaj tego zapiszemy, bardzo przyjemny run, rush w razie bym powiedział. Zaczynaliśmy od, jeżeli się nie mylę, 163 levela, czyli wbiliśmy już 41 leveli na tym odcinku. No wow, to jest dla mnie wow, to jest naprawdę bardzo dużo. I jak zamkniemy to piekło, to ja jeszcze nie będę kończył, bo powiem wam, że jeżeli się nie mylę, to od 200 levela, tak jak mówiłem, leci właśnie klucz do Esterosu. Może spróbujemy go sobie znaleźć. Dobra, udało się, bez większych problemów. Ja tu już chciałem kombinować z wymianą broni i tak dalej, a tutaj bez większych problemów mamy jakiś itemek plus 28, zobaczcie, już nam dają znowu. No i znowu by teraz się można było przebrać i lecieć dalej, ale to już może w niedzielę, jeszcze zobaczymy. Tylko teraz tak, ja sobie na szybko zerknę, jak to wygląda, jeżeli chodzi o właśnie ten klucz do Esterosu. Tylko musimy wejść na tawernę, poczekajcie sekundkę, wejdziemy sobie tutaj, cyk. No i ja bym chciał tak na szybko w miarę znaleźć rozpiskę lochów, o jest, poczekajcie, Esteros. Klucz jest w kopalni gemów po odblokowaniu 12 lochu, z tego co widzę. 12 loch to jest co? To jest ten loch, nie? Czyli piekło. Czyli odkąd mamy piekło, no to już powinien ten kluczyk nam polecieć. Mam nadzieję, że tutaj się nic nie pomylę. No tak, bo 13 piętro się odblokowuje po pokonaniu właśnie 12 lochu, a tutaj, czyli to co zrobiliśmy teraz, no na to wygląda. Dobra, to poczekajcie. Ja jeszcze tutaj sobie na spokojnie to zresetuję, no i lecimy. Mamy gemik na HP. Jak najbardziej go przytulimy, 319 już nam gemy lecą i to jeszcze duży, więc też jak najbardziej na plus. Wrzucimy sobie do tej broni, no i szukamy dalej. Jak widzicie, skipy kosztują dużo. Mamy drugi klucz do, w kopalniach Glory tutaj, czyli do kolejnego lochu. Mamy jakiś gemik na zręczność, jak najbardziej go sobie tu przytulimy. 144 chyba jest najsłabszy, więc wrzucimy za niego, lecimy dalej. Teraz cyk, no i dobra, czy to jest Esteros? Nie, to jest Hemoridor. No właśnie, to jest ten minus, że teraz nam się będą wszystkie lochy odblokować po kolei. Czy to jest klucz do Esterosu? Nie wiem, co mi się tu odblokowało w sumie, to takie dziwne trochę. Poczekajcie, tutaj mi się nic nie odblokowało przecież. Nie wiem, czy to jakaś góra Olimp, czy co. No w każdym razie Esteros to niestety nie był, więc lecimy dalej. Kolejny klucz. No i czy to jest Esteros? Tak, dokładnie, to już jest Esteros. No i teraz tak, Robert popijawa. 208 level, mamy cyk, tutaj możemy sobie zapisać, no i tego kolejnego również powinniśmy pokonać, Mańkuta Lannistera, no i mamy 210 level. Wow, no jestem pod wrażeniem, jak to nam wszystko ładnie poszło. Tutaj też zapisujemy, czy Belzebossa ja dla was zapisałem. Mamy jakieś epiki, to jak najbardziej się przydadzą na później. Tu już zobaczcie, buty nam dają plus 59. Bardzo dużo. A, bo ja butów w ogóle nie wymieniłem chyba. Dobra, no to buty od razu wymienię, skoro już mamy takie mocne. No i co, tu już mi się kopie, więc na razie nie będę nic szukał.
210 level, jak stoi topka, bo to też mnie ciekawi. Zebo 215, koń 214, koń w ogóle ma 3 itemki dla nas, Szymcio 211, no więc w sumie tak mniej więcej podobnie. Dobra, wiecie co? Mamy to 13 piętro odblokowane. W tym 13 piętrze powiem wam, że pierwszy to jest chyba jakiś tam wojownik. I on, z tego co pamiętam, w miarę pada, mniej więcej w miarę szybko. Tu jest, cały czas się nagrywa, dobra. Tylko poczekajcie, zrobimy znowu skana, już chyba trzeci albo czwarty na tym odcinku. I zobaczymy, jakie mamy procenty szans, bo dobrze by było tego Zebo dogonić, nie? Byłoby bardzo miło, jakby się udało z nim. Zebo startował z troszeczkę wyższego pułapu, 0,32%, z tym, że mamy tak, na wieżę mamy bardzo dużo, na kopalnię Glorii mamy bardzo dużo, na tego wudu mamy dużo. Dobra, to może na wstępie sobie poczyścimy to wszystko, jeżeli to tak wygląda. Ok, tu nam się udało, mamy jakieś itemki, to jest chyba dla zwiadowcy, tu delikatny misklik, dokładnie, ale tylko plus 10, to możemy w sumie olać. Teraz mamy co? Na zręczność, tu jak najbardziej sobie weźmiemy, to jakiś, a to zostawimy, bo jak to jest zwykły, to może pójść potem do kibla. No i na koniec mamy księcia ciemności, który jest bossem w tym pierwszym lochu, który jest w ogóle zwiadowcą, więc również dokładnie powinien bez większych problemów nam tutaj siąść. Czy my mamy, możemy wrzucić w sumie na tego pierścionek, to sobie sprzedamy. No i dobra, lecimy dalej. Mamy wodnego glomfa, padł bardzo szybko. Mamy coś dla maga, jakąś brońkę, plus 90, no to jak najbardziej ją przytulimy, to leci do rozmontowania. Lecimy dalej, teraz mamy Yetiego, Yeti padł równie szybko. No i możemy w sumie, tu sobie odzyskamy ten klejnot, bo szkoda go. Wrzucimy tu już chyba drugi raz ten sam klejnot odzyskuje, ale niech będzie. Może dobijemy, wiecie co, ten 211 level tymi śmieciowymi, no nie ma co mówić. To są dość, można powiedzieć, śmieciowe lochy, no ale zawsze to jeden level do przodu by był. A jeszcze nie wbiliśmy, miałem mówić dokładnie, no ale niestety się nie udało. To możemy rozmontować, już nam zostało tylko i wyłącznie jedno miejsce. Kamienny olbrzym wojownik również powinien paść dokładnie. No i mamy 211 level. Mamy również pierścionek na inteligencję, więc ją jak najbardziej bierzemy. Tutaj cyk. No i dobra, i teraz wieżę też by wypadało w sumie poklikać, tak szczerze, bo mamy na nią dużo procent. Zaraz wam powiem ile. To jest dokładnie prawie 30% na wieżę, więc ona również szybko będzie padać. Ale tutaj no to będzie ryzykowne, dlatego że no tu na przykład nam się przyda tak lata, ale może nam dużo rzeczy lecieć, które po prostu tu jakiś hełmik, które po prostu będziemy musieli wyrzucić, bo już dzisiaj nie mam żadnych rozmontowań, plus 40. No i właśnie, no i to jest ten moment, kiedy ja muszę to wyrzucać, więc nie wiem, czy jest to za inteligentne. Może po prostu, o, kolejny hełm, może po prostu poczekam do jutra. Jutro będę miał od nowa 15 rozmontowań, to może nawet sam dla siebie tą wieżę sobie jakoś tam troszkę poklikam, ile tam mi wejdzie. No szkoda, bo wiadomo, większa wieża, no to jest więcej procent tutaj zawki, jeżeli chodzi o golda, dokładnie, no w tym momencie mamy zaledwie 10%, no ale też szkoda tego kryształu, nie ma co się napinać, to jest wszystko jeszcze do grania. No ale dobra, poczekajcie, jak to tu wygląda? Esterosu już nie ruszymy, mamy to 13 piętro i mamy tornado. Dobra, zacznijmy od 13 piętra. Aha, okej, okay. 0,30%, 3 grzyby, dzięki. Dobra, mamy jakiś, tutaj znowu pierścionek nam poleciał. W sumie to mogę wrzucić i mogę jakiś paseczek, chociaż nie, no paska to już tu nie mam. Czy ja mogę jeszcze im coś wrzucić? Wisiorek jeszcze jeden, jeżeli bym miał, ale nie mam z tego co widzę, bo on tu ma jakiś śmieciowy wisiorek, taki zwykły na siłę. No ale niestety nie mam, dobra, no ale jedno miejsce jest, to w sumie jest git. Teraz mamy wróżka Henryka, to jest mag, to już w ogóle nie ma co tutaj myśleć, że go pokonamy. No ale mamy jeszcze, o, tornado też bardzo szybko padło, zobaczcie. No może ten 215 nam się faktycznie, kurde, uda dobić, nie? Mam taką szczerą nadzieję. To jest ile? No w tym momencie wbiliśmy 50 leveli na odcinku. Wow, no jestem pod ogromnym wrażeniem, jak to pięknie poszło. No ale to też jest, jak grałem tym magiem, no to jest takie przyjemne uczucie po tym magu, no bo jednak mag miał o wiele większe problemy, jeżeli chodzi o te lochy. Na magu to tak przyjemnie nie padało, jak właśnie tutaj na tym zabójcy. No bo tu mamy te uniki i to wszystko, więc wiecie, jak to wygląda. Dobra, to sprzedajemy. Od razu tu będę wrzucał statystyki, bo chcę dobić ten 215 level. Zebo już jest pewnie po awce, no bo już jest późno. Ja też tu zaraz muszę awkę robić, bo mi została zaledwie godzinka, więc muszę to wszystko jeszcze przeklikać. Teraz mamy niestety maga. Mam nadzieję, że ten mag nas na jakoś dłużej nie zablokuje. Mówiłem, że nam się grzyby kończą, a tu jeszcze tyle zrobiliśmy na tych oparach, bym powiedział. No ale właśnie, Zebo już jest pewnie po awce, więc myślę, że po tej awce również bym miał ten 215 level, ale fajnie
fajnie by było go dobić z takiego czystego, powiedzmy, z czystych lochów i tak dalej, żeby sobie tutaj na spokojnie już powiedzmy robić awkę na tym właśnie 215 levelu, tylko właśnie no teraz mamy maga, ten mag chyba będzie dość ciężki, jeżeli o to chodzi, raczej on tu nam nie padnie. Z czego my możemy jeszcze expa pozyskać? No za bardzo nie ma z czego, mówiąc szczerze. Kurde, no szkoda, że na tego maga trafiliśmy. I tak tych tornad byśmy musieli zrobić sporo. Tu mamy też maga, z tego co widać, więc też będzie ciężko. No wróżek Henryk również będzie ciężki. Tu nam nic nie padnie. Tu mamy maga, więc też z nim będzie problem. No nie mam pomysłu, nie mam pomysłu, szczerze mówiąc, z czego ja bym tu mógł jeszcze wycisnąć level. No dobra, poklikamy jeszcze trochę to tornado. O dobra, padło, super. To jest bardzo dobra zapowiedź. Mamy teraz wojownika, który również powinien paść. No te tornada nie dają jakoś dużo expa w tym momencie, biorąc pod uwagę, że bardzo rzadko padają. Ale i tak mam nadzieję, że no ten wojownik, myślałem w sumie, że szybciej padnie. Ale mam nadzieję, że po tej serii jakichś tam ewentualnych bloków padnie nam tak z 5-6 z rzędu i dzięki temu dobijemy właśnie ten 215 level. Dobra, ten padł, mamy jakieś buciki, znowu troszkę golda, od razu wrzucimy, olewam strasznie szczęście, olewam te boki w tym momencie, ale to tam za tydzień będzie event golda, to się wszystko nadgoni. Teraz mamy kolejnego wojownika niestety, czyli kolejnego bloka w teorii, Skarabare. No ale zobaczcie, że ten exp jest po prostu mierny, tu nam dużo golda da, bo chce wiedźma te itemki, więc też wrzucimy tutaj w HP. No i lecimy dalej, teraz mamy krecika, krecik jest terror strzeluści, to się w ogóle nazywa. Krecik jest niestety magiem, no czemu nie ma jakichś zwiadowców, ci zwiadowcy powinni łatwiej paść, aniżeli właśnie tutaj. Zobaczcie, jakie mamy stare bronie. Jakbyśmy my teraz wymienili bronię, no to dalej by to poszło. Może nawet ten wróżek Henryk by padł w tym 13 piętrze. Może by tam jeszcze inne rzeczy się zadziały. No ale i tak wydaje mi się, że nie jest tragicznie, że nie, że jest git. I to jest właśnie też mój problem, że ja tutaj resztki grzybów mam i zamiast sobie zostawić jeszcze coś tam próżniej popróbować, na przykład w niedzielę, to jak staram się na siłę to wszystko tutaj dopchnąć, pobić i tak dalej, nie? Co moim zdaniem nie jest zbyt mądre. No ale dobra, mniejsza z tym. Terror Strzeluści ma 279 level, okej, udało się go pokonać, git. No żeby teraz poszła jakaś passa kilku. Dobra, kolejny mag, no nie, no i to chyba jest lepsze od tamtego. No pech, nie? Dwóch wojowników i chyba trzech magów od ostatnich pięciu tornad, więc to wcale nie jest takie przyjemne dla nas. 10 ostatnich prób na niego, jeżeli się uda to spoko, jeżeli nie to trudno, dobijemy już ten level awką. Tyle, dobra, to by było na tyle. Taki progres, Zewo ma taki level, jeszcze tu muszę troszeczkę itemków z innych pościągać. Jak tu wyglądają jego statystyki? O kurde, on ma strasznie słabe statystyki, strasznie słabe podstawy. Nie wiem, gdzie on tego golda zgubił, chyba że wieży nie robił, no ale wątpię. Dobił taki level, więc raczej ta wieża była robiona. Nie mam pojęcia, gdzie zgubił te statystyki, no ale mniejsza z tym. Tu sobie jeszcze dobijemy troszeczkę wytrzymałość. I okej, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. No ogromny progres, tak jak mówię, no ponad 50 level i zostało dzisiaj wbite. Bardzo myślę, że fajny odcinek wyszedł. Poszczęściło nam się z tą bronią, głównie drugą, ale jest git, nie? Dogoniliśmy praktycznie tutaj całą topkę tego serwera. No tu jest jakiś Berserk 220. Tu widzimy, że... A, no to w sumie tyle z tego co widzę. To w sumie jak dogonimy tego Zebo, no to będziemy mieć top 3 jak Zekwo level na serwerze. Wujek Berkiem ładniej poleciał, no ale wujek, no to wiadomo, chociażby ten wróżek Henryk, który mu padnie bez problemu. No i Turor, no z Turorem, no to raczej ciężko mi się porównywać, więc nawet nie mam zamiaru tego robić. No ale tak to wygląda, nie? Także w zasadzie udało nam się bardzo fajny progresik tutaj zrobić, jakby nie patrzeć. No ale okej, tyle. Ja wam dziękuję pięknie za uwagę, za oglądanie. Zostawcie tego kciuka w górę motywacyjnego za to, że się poświęciłem, wstaję za 7 godzin, przypominam, jeszcze ten odcinek muszę wrzucić, zrobić jakąś miniaturę, zaplanować i jeszcze tu w ogóle ogarnąć tego zabójcę, bo jeszcze awki nie robiłem ani nic, no ale mniejsza z tym, już nie przedłużam. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, subskrypcja z dzwoneczkiem, kciuk w górę i możecie wbijać na Twitcha i na Discorda dla widzów, będzie mi bardzo, bardzo miło. Ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!